Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Zdziwisz się, ile możesz, jeśli chcesz, poza rządem. Dobry wieczór, słuchacie Radia Pryzmat przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Mówi do Was Agnieszka Tobiasiewicz, słuchacie audycji poza rządem. Dzisiaj wracamy do naszej tradycji sprzed wakacji. W czerwcu żegnaliśmy się z Irminą Czesnok, która prowadziła z ramienia... Stowarzyszenia Stream, audycje w języku angielskim z wolontariuszami, którzy tutaj w, w Polsce przebywają na swoich projektach. No i w tym, w tym roku udaje nam się dzisiaj rozpocząć serię audycji anglojęzycznych, które będzie prowadzić Martina z Chorwacji. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu, to chciałam Was zaprosić na krótką rozmowę z panią Agnieszką Węgrzyn. Która koordynuje projekt Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie. Jest to projekt realizowany przy wsparciu finansowym programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Gminy Miejskiej Kraków oraz Województwa Małopolskiego, która zaprosi Was do udziału w plebiscycie na najlepszy projekt. W konkursie grantowym FIO Małopolska Lokalnie. Do 10 grudnia możecie codziennie zagłosować online na najlepszy projekt. Serdecznie Was zapraszam do udziału. W studiu Radia Pryzmat przy Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży pani Agnieszka Węgrzyn z Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych opowie nam dzisiaj o plebiscycie w ramach FIO Małopolska Lokalnie. Co to jest? FIO Małopolska Lokalnie to taki program, który był skierowany do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu całej Małopolski, mający na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i obywatelek naszego województwa, podejmowanie inicjatyw oddolnych i też wsparcie takiego rozwoju młodych organizacji pozarządowych. I to jest przede wszystkim konkurs grantowy? Tak, to był konkurs grantowy. Dawaliśmy granty do 5 tysięcy złotych. Nasz konkurs generalnie ma taki aspekt edukacyjny duży dla tych ludzi, którzy składają. Są to najczęściej pierwsze takie próby dostania jakichś pieniędzy zewnętrznych i naszym celem też jest właśnie nauczenia tych ludzi potem realizować tych projektów. A jakie się projekty pojawiły w, w tym roku? No, powiem tak, rozpiętość projektów naprawdę i różnych pomysłów ludzi jest tak niesamowita i tak duża, że naprawdę to jest bardzo trudne do opisania. I ja może powiem tak, wspieraliśmy w całej Małopolsce generalnie, na przykład przeróżne sporty też, ludzie mm -hmm. mają różne e, hobby, e, więc nawet wspieraliśmy speedball, to taki sport, który jest dyscypliną olimpijską, przybyłą z Egiptu. W tej chwili rozwija się dosyć mocno w Polsce. Już drugie stowarzyszenie, które działa w speedballu, otrzymało środki na rozwój w ramach naszego projektu, także naprawdę dosyć mocno działają. Polecam, polecam. Ale też na przykład w powiecie Wielickim mamy stowarzyszenie też młode, organizację, która się zajmuje bilardem marynarskim, który znowuż pochodzi z Łotwy. Dosyć niszowe sprawy. Mamy też ludzi, którzy grają. Wskłosza, oczywiście Nordic Walking, fitness, pilates, to jest bardzo popularne, szczególnie wśród seniorów, jest zaangażowanie jakichś kobiet na wsi, które chcą się spotkać po prostu razem i, i też poćwiczyć, ale też zaktywizować się w jakiś sposób. To jest sporo takich zwykłych projektów, no, kupują sobie drukarkę, komputer, to są bardzo potrzebne rzeczy jednak w organizacji do takiego codziennego funkcjonowania po prostu, ale są też organizacje, które na rozwój kupiły na przykład teleskop. Ponieważ zajmują się astrofotografią i robią zajęcia dla młodzieży z astrofotografii. Jest też organizacja, na przykład Koa Gospodyń, co ciekawe, to też wyposażają się na przykład w sprzęt do robienia pierogów bardzo i prowadzą warsztaty sprawa, dla dzieci z lepienia pierogów. E, wszelakich po prostu. Także bardzo, bardzo fajne. Czyli naszym ograniczeniem są. jest tylko nasza kreatywność. Zdecydowanie. No, w Krakowie też jest Stowarzyszenie Larpownia, które dostało na rozwój, a ono organizuje znowu gry teatralne, tak zwane larpy, więc też tutaj naprawdę bardzo innowacyjne działania są prowadzone. A spotkaliśmy się właśnie po to, żeby zaprosić naszych słuchaczy do tego, żeby wybrali te projekty, które podobają mi się, które uważają, że są cenne. Jak to zrobić i o co chodzi? Do 10 grudnia w tej chwili trwa plebiscyt właśnie na najciekawszą inicjatywę zrealizowaną w ramach programu FIO Małopolska lokalnie i można wśród tych zgłoszonych inicjatyw. Bo można wybrać najciekawszą inicjatywę z terenu Małopolski i najciekawszą inicjatywę z terenu Krakowa. Taki podział mamy, dlatego że Kraków jest również partnerem naszego projektu i tutaj też wyodrębniamy właśnie organizację, wspieramy dodatkowo jak inaczej troszkę Kraków w ramach plebiscytu. Natomiast generalnie zasada jest taka sama: proszę, należy wejść na stronę www. Małpolska lokalnie.pl, zakładkę plebiscyt i tam się wybiera, albo Małopolskę, albo Kraków. Masz I... jeden głos? ma się jeden głos, ale trzeba sobie wybrać, czy na Kraków, czy na Małopolskę. I... Jeden głos dziennie. Więc można głosować na swoich ulubieńców, a można codziennie na inną no tak, <noise> inicjatywę. Tak. Natomiast ja muszę powiedzieć, ja zachęcam bardzo do głosowania, ponieważ głosujący również wezmą udział w losowaniu i będą dostaną nagrody, niespodzianki. Bardzo ciekawe. No to tym bardziej trzeba się zmobilizować. Do 10 grudnia mamy jeszcze trochę czasu. Głos... Głosujemy online. Tak, online wyłącznie. Oncznie, wyłącznie. Tak jest, zapraszamy na www.małopolskalokalnie.pl